Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa ze studia przy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości telewizji Imperium powiemy o przygotowaniach do ferii, policjantach, którzy wręczali przechodniom odblaski, a na koniec relacja z obchodów Dnia Babci i Dziadka. Zapraszam. Zamiast mandatów odblaski. W tym tygodniu policjanci przeprowadzili na ulicach Gliwic akcję rozdawania odblasków. Funkcjonariusze sprawdzali, czy przestrzegane są przepisy, a zapominalskim przypominali. Każdy pieszy, który po zmroku porusza się na drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Z uwagi na profilaktyczny charakter działań stosowano jedynie pouczenia oraz wręczano specjalne odblaskowe opaski, tak aby przechodnie świecili przykładem. Ferie zimowe na Śląsku rozpoczną się najpóźniej w całym kraju, to jest 15 lutego. Mimo to w naszym województwie ruszyła już akcja Bezpieczne Ferie 2016, koordynowana przez przedstawicieli służb mundurowych. Potrwa ona do końca lutego. Jej celem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, a także zapewnienie bezpiecznego przejazdu do miejsca wypoczynku oraz bezpieczeństwa w pobliżu miejsca zamieszkania. Na potrzeby akcji uruchomiono całodobową interwencję linię telefoniczną, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci. Więcej informacji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmieniamy temat, a właściwie do niego wracamy. Coraz bliżej do realizacji projektu osiedla Centrum 50+. Inwestor złożył już wniosek o pozwolenie na budowę, natomiast przetarg na jego realizację ma być ogłoszony jeszcze w tym roku. Jak wszystko dobrze pójdzie, budynki mają zostać oddane do użytku do 2020 roku. Przypomnijmy, 4 budynki mają powstać między Grodgera a Warszawską. Jest to projekt kierowany głównie do seniorów, którzy będą mieszkać wśród osób z tej samej grupy wiekowej. Zaletą będzie także wyposażenie centrum, takie jak gabinety rehabilitacyjne, basen, opieka medyczna, siłownia pod chmurką czy amfiteatr. Projektanci pomyśleli też o osobach niepełnosprawnych, dostosowując mieszkania i ciągi komunikacyjne, np. windy, do ich potrzeb. Jest taki dzień w roku, kiedy to wnuczęta stają na głowie, aby dogodzić swoim dziadkom. Dzień babci obchodzony od lat 60. ubiegłego wieku. Dziadkowie dorobili się swojego święta dopiero w latach 80. Jednak nie to jest w tych dniach najważniejsze. Przede wszystkim było cudownie, wspaniale. Babcia wzruszona, że aż zabrakło słów.
Mówi się, że rodzice są od wychowywania, dziadkowie od rozpieszczania. Czy rzeczywiście tak jest? Oczywiście, od kochania, od rozpieszczania. Po prostu jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy dziadkami. I to jest takie dla nas wspaniałe. Taki wóz? Kochamy się? Sam pamiętam swojego dziadka, byłem bardzo szczęśliwy właśnie, kiedy chwilę spędzałem ze swoim dziadkiem i myślę, że jestem jak gdyby, nie też zobowiązany, ale to są najwspanialsze chwile i muszę oddać to, co dostałem, więc będę się starał być dobrym dziadkiem. Pamięta Pani swoją babcię, jaka ona była, czego Pani od niej się nauczyła? Znaczy babcię, jedną pamiętam babcię, bo też mnie wychowała aż do szkoły, więc wszystkiego co najlepsze. Od czego są dziadkowie? Od czego? Od rozpieszczania wnucząt, od pozwalania i zezwalania na wszystko, co sobie zażyczą. Od spełniania marzeń, krótko mówiąc. Tak. Częściowo od wychowania, ale tylko częściowo, bo od tego są rodzice. No i cieszenia się z tego, że jak rosną nam wnuczęta, że możemy popatrzeć, jak nowe pokolenie nam rośnie. No, całe szczęście nasze. Co dla Pani znaczy bycie babcią? Bycie babcią? Jestem bardzo szczęśliwa, że mam takich małych bohaterów. Bardzo jestem szczęśliwa, dają dużo radości, zadowolenia. Bardzo. Jak Pan spędza czas z wnukiem? Znaczy aktywnie. To jest niestety sytuacja jest taka, że nie mieszkamy razem na co dzień. I staramy się, żeby te możliwości wspólnego przebywania były jak najczęstsze. No i wtedy zabawa. No, tak naprawdę, jak wspomnę, jak moje dzieciństwo wyglądało i relacje moich dziadków teraz z wnukami, ja mam już piątkę samych chłopaków zresztą, to te czasy naprawdę uległy zmianie. Jest szansa w tej chwili, w tym pokoleniu, żeby mieć, to brzmi może śmiesznie, ale prawie że partnerskie relacje z wnukami. Taki mały człowiek, 2-3 lata, to jest pełny obywatel. On wszystko rozumie, z nim o wszystkim można porozmawiać, z nim wszystko można robić. No to życzyłem. Tutaj karteczkę taką ładną dla babci to są zrobiłeś. Życzenia. Życzenia? Życzył wszystkiego najlepszego, tak? Wszystkiego najlepszego. Z okazji Dnia Babci, tak? Tak? Dnia Babci. 100 lat, 100 lat, głośność żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, nie żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyją, żyją nam. Nie żyją nam. A kto? Dziadko! I tym miłym akcentem kończymy piątkowe wiadomości telewizji Imperium. Jeżeli przegapiliście Państwo wcześniejsze wydania, zachęcamy do obejrzenia podsumowania tygodnia. W sobotę premiera o godzinie 17:40. Zapraszamy też na naszą stronę tvimperium.pl. Za chwilę sport i prognoza pogody na sobotę. Dziękuję za dziś i życzę miłego weekendu.